Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, w Paryżu rozgrywa się bardzo ciekawy turniej z udziałem czołówki światowej. Tutaj są partie rozgrywane tempem szybkim, no szybkim dla niektórych to i tak duże tempo, mianowicie 25 minut na zawodnika plus 10 sekund na każde wykonane posunięcie. No, partie grają tutaj bardzo silni arcymistrzowie, mianowicie Jan Niepomniachtchi, pretendent do tytułu Mistrza Świata, który na jesieni będzie rozgrywał mecz z Magnusem Carlsenem. Przypominam, aktualnie czwarty ranking na świecie z 2,792. Jest to naprawdę bardzo dużo. Jego przeciwnikiem jest francuski szachista Etienne Bacrot, o ile dobrze to wymówiłem. Jest to zawodnik, który kiedyś naprawdę wymiatał powyżej 2700, miał tego rankingu, teraz już nie widuje się go na arenach szachowych jakiegoś najwyższego formatu, lecz nadal arcymistrzem silnym zapewne jest. Zapraszam do analizy. Partia jest dosyć ciekawa, taka może być niezła dla kibiców. Przejdźmy do rzeczy. E4, C5. Tak się rozpoczęła ta partia. Skoczek F3, D6. No i tutaj Jan Niepomniachtchi postanowił zagrać gońcem na B5 i dać szacha królowi, bo dlaczego by nie w trzecim ruchu już nie zaatakować przeciwnika. Oczywiście to jest wszystko normalne, tak się grywa. Tutaj jest dużo opcji, można mianowicie grać i skoczkiem na C6 i skoczkiem na D7, również gońcem na D7, hetmanem, a tak nie za bardzo polecam. Tutaj goniec zagrał na D7 i od razu wybicie nastąpiło, tutaj wybił hetman. Właśnie dlaczego nie skoczek? No, skoczkiem też można. To też jest w porządku zagranie, tylko że pewnie tutaj Etienne Bacrot chciał tego skoczka wstawić na C6, żeby ten skoczek był po prostu aktywny. Bliżej tutaj centrum sobie strzelał. No cóż, hetman wybił, to jedno i drugie posunięcie jest jak najbardziej ok. Hetman D7 i roszada. Szybki rozwój, tutaj to znak rozpoznawczy prawdopodobnie Jana Niepomniachtchi. Znaczy tak mi się po prostu jego partie kojarzą, że fajnie wyprowadza te figury w sposób taki szybki, treściwy i jedziemy dalej z tematem. Tutaj skoczek zagrał na F6 i wieża E1. Bardzo sprytne, ciekawe zagranie z tego względu, że czasami istnieją takie fajne akcje typu E5. I ta wieża już tutaj królowi może zrobić małą krzywdę. Mianowicie wyobraźmy sobie teraz, jakby był ruch białych, bo trzeba sobie starać, trzeba spróbować zrozumieć, jaka jest idea i jaka groźba, bo po takim posunięciu jakby gdzieś skoczek po prostu odszedł. No powiedzmy na G8, to zbijamy na D6 prawdopodobnie i tutaj nie może odbić pionek, złączyć pionków, tylko musi wybić hetman. To też byłoby całkiem ok, no ale już ta linia się otwiera, już coś tam się zaczyna dziać, a jeszcze raz po takim ruchu jakby pionek wybił, no to skoczek oczywiście z tempem wybija, atakując hetmana i ta wieża już podpiera tego skoczka na E4, powodując, że inne figury mają czas, żeby wyjść lub pionek do centrum oczywiście. Może też zawędrować bardzo szybko. Skoczek na C6 i posunięcie pod tytułem C3. A cóż, jak czarne pozwolą tutaj zrobić centrum, no to dlaczego by z tego nie skorzystać? Oczywiście plan jest taki, żeby zagrać D4. No i teraz E6 zostało zagrane. Ktoś pewnie zada pytanie, dlaczego nie E5 bliżej do centrum? Dlaczego nie zaatakować tego centrum? Znaczy nie zrobić takiej powiedzmy solidnej budowli tutaj, żeby tego fajnie, żeby to fajnie wyglądało powiedzmy. No ale nie zawsze co fajnie wygląda oczywiście jest dobre. Tutaj, moi drodzy, po ruchu E5 tym bardziej białe grają D4 i to jest jeszcze lepsza wersja dla białych z tego względu, że no, ciężko powiedzieć jak się zachować, bo jak goniec zagra na E7 powiedzmy rozwojowo i tutaj w planach jest roszada, to możemy zagrać po prostu ruch D5. Może ja przestawię, żeby nieco zobrazować. I tutaj oczywiście jaki tam skoczek A5 może zagrać, jasne. I teraz można próbować na przykład tam się dostać skoczkiem na C4. Przygotować to. Można czasami zagrać A4, żeby nie było B5, spróbować B4, wtedy odstraszyć tego skoczka. W każdym razie to pole fajnie byłoby zajęte przez na pewno skoczka. Więc tutaj bez żadnego ryzyka grają białe, a tylko czarne muszą po prostu czekać i myśleć co dalej. No a po zabiciu na przykład tutaj po zbiciu na D4. Oczywiście tutaj odbijamy. No i cały czas grozi to D5 takie niebezpieczne. Znaczy niebezpieczne, takie nieprzyjemne, uciążliwe nieco. Więc powiedzmy, jakby tutaj się zdecydowały czarne wybić na D4, no to byśmy odbili i dajmy na to, no trzeba odbić, no bo jak nie to skoczek. Jak na przykład F5 fajną ma placówkę, więc po wybiciu ta pozycja dla białych jest solidna, dobra. Z tego względu, że jest izolowany pionek i tutaj możemy spróbować za chwilę iść skoczkiem, naturalnie gońcem, wprowadzić wieżę. No, gra gitara. Tutaj pozycja byłaby naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobra. No ale cóż, po tym posunięciu jest E6, nieco lepsze, już zaraz powiem jaka jest idea tego posunięcia. Mianowicie po ruchu D4, co było w partii, poszło wybicie, wybicie i teraz czarne nieco kontrują. Bardzo ładny strategiczny ruch, D5. Świetne posunięcie, z tego względu, że tak, wybić, no nie bardzo się chce, z tego względu, że skoczek wybija i tutaj stoimy czarnymi świetnie. Pozycja byłaby bardzo, bardzo obiecująca, więc raczej wybicie nie wchodzi w grę, dlatego E5 należałoby zagrać. Jest równo, po prostu na szachownicy jest równo i ten skoczek nie może tam iść oczywiście do swojego obozu, tylko aktywnie tutaj zmierza, no żeby coś zaszaleć. Oczywiście w tej sytuacji tutaj tego skoczka staramy się odpędzić i teraz skoczek po prostu wybił. No bo oczywiście grozi wybicie, zdobycie pionka przez białe, lecz na przykład po takim zagraniu, czy taki ruch jest, moi drodzy, dobry? Bo wiążemy fajnie sobie tutaj skoczka, wieża będzie atakowana. Otóż nie. Ten ruch nie jest dobry i przypuszczam, że ponad 99% ludzi, czyli moi drodzy widzowie, wy, mam nadzieję, że znaleźliście odpowiedź. Oczywiście jest wybicie i okazuje się, że po wybiciu wieży to tak bardziej dla początkujących. Mamy wtrąconego szacha. Pamiętajmy o wtrąceniach. Wtrącenia są bardzo ważne. Oczywiście szach powoduje, że w następnym posunięciu wybijamy i mamy dwie figury za wieżę, co jest bardzo, bardzo opłacalne dla tutaj teraz tej strony naszej na dole, dla białych. I moi drodzy, tutaj oczywiście po wybiciu wieża by wybiła, na przykład jest pionek więcej. Tu fajne pole jest dla hetmana, fajne pole się szykuje, lecz pion to pion tak naprawdę. Ta wieża może gdzieś tam podziałać po linii, goniec E3 sobie stanie i twardo będzie bronił, będzie dobrze, byłoby dobrze. No cóż, w partii poszło inaczej, tutaj szybka wymiana, goniec wybił na D2. No i teraz jaki plan wybrać? Co tu grać czarnymi, co tu grać białymi, jakie plany stosować? Otóż, no, białe mają już rozwój figur zrobiony, czarne teoretycznie też i taką, powiedzmy, ciekawszą strukturę pionów, bo jeżeli by doszło do końcówki, czyli wymieniłyby się na przykład hetmany w takiej strukturze, powiedzmy po wieży, no wieża może by została, dajmy na to, no to jednak ten pionek może okazać się generalnie słabością, a nie siłą, bo jak sobie tutaj białymi nie spróbujemy jakiegoś przeciwnika poatakować, czy uzyskać jakiejś aktywnej pozycji, no to końcówka mogłaby być gorsza teoretycznie, tak? Oczywiście jak będzie pionkówka, no to prawdopodobnie remis, ale jakaś figura by została, no to ten pionek jednak, od tego piona bym się obawiał. Co innego jakby pionek stał na C3 i łańcuch by się tutaj trzymał. No ale dobrze, jedziemy dalej. Tutaj czarne zagrały A5. No takie ciekawe posunięcie mimo wszystko, bo próbujemy łapać przestrzeń na skrzydle hetmańskim i wydaje się, że to powinno być w porządku. Tutaj białe wieża C1, rozwój figur jak najbardziej, jak najszybciej. A4, cały czas mi się ten ruch podoba. Takie rozpychanie się naprawdę bardzo fajne. No i w końcu ten pion został przytrzymany, tak? Blokada pionka nastąpiła, więc to się wszystko trzyma. Goniec E7, rozwój. No i teraz ruch tutaj Niepomniachtchiego, który na taki... można by powiedzieć, już teraz standardem się staje we współczesnych szachach. Ciekawy jestem, kto zgadnie 15. posunięcie białych. Piszcie w komentarzach tak uczciwie, dajcie znać, czy faktycznie Wam się udało znaleźć jakąś ideę, jakiś taki ruch, albo po prostu strzelić. Któż to tam wie, czasem jakiś taki strzał w partii może spowodować zdenerwowanie u przeciwnika, a my nie wiemy dlaczego, ale partia może się toczyć po naszej myśli różnie. Psychologicznie można sobie zadziałać. Otóż H4, moi drodzy, zostało zagrane. No wiadomo, taki ruch jeszcze króla nie atakuje, gdyż roszady nie ma, no ale tutaj roszadę czarne zrobiły i dobrze. I bardzo dobrze, bo to jest dobre posunięcie, wbrew pozorom, według silników oczywiście, ale no, grają ludzie, no to dobrze, że grają ludzie, bo szachy są wtedy ciekawsze dla oka, no bo silniki grają bezbłędnie, cóż to za przyjemność, idealnie oglądać, idealne szachy. Otóż po tym posunięciu wieża zagrała na C3, ten pionek się oczywiście przydaje, czasami tak psychologicznie tutaj do ataku sobie może iść, no wieża C3 jest takim ruchem właśnie, który powoduje, że czasami już zmierzamy sobie tam na skrzydło królewskie i takie są też plany. Wieża z F na C8, bardzo ładny ruch, bo też czasami nie wiemy, którą wieżą zagrać. Oczywiście ta wieża teraz nie wchodzi w grę, bo tutaj wisi po prostu pionek, no ale powiedzmy pionek by stał na A6, no to często widzę taki ruch wieżą. Oczywiście może w tym momencie, gdyby pionek stał na A6, no to wieża byłaby ok. Oj, ta wieża skacze. Lecz no w tym wypadku ta wieża jest lepsza. Nie chodzi mi tylko o to, że wieża broni piona, ale po prostu na tym skrzydle się akcja może dziać i te ciężkie figury się by tu na pewno przydały. Teraz ruch, który mi się bardzo spodobał. Taki ruch wyczekujący, niestandardowy. Już mówię, no bo to trzeba pokazać. Wieża D3. O co chodzi? O co chodzi w tym posunięciu? Otóż odpowiedź jest prosta. Nie chcemy wymiany wieży, bo praktycznie skoczek za chwilę nam wejdzie na A5. Nie chcemy wymiany wieży, bo ta wieża ma się przydać do ataku na króla. B5 nastąpiło. No tak powoli to wygląda, aczkolwiek stabilnie. To jest dobre ustawienie pod końcówkę, pod strategię, dlatego że pionki stoją na polach czarnych. No a mamy gońca czarnopolowego, tak? I tutaj również goniec czarnopolowy, więc dojdzie do końcówki gońcowej, to czarny może mieć przewagę w końcówce. I tyle. Ok, jedziemy dalej. Skoczek zagrał na G5. No i to jest takie zaczepne posunięcie. Tutaj już hetman się szykuje do ataku. Wieża za chwilę na G3 i mała rozpierducha, że tak powiem. No, użyjmy czasem mocnego słowa, żeby zobrazować, o co tu chodzi. Lecz subtelne H6 i nic się nie dzieje. Otóż okazuje się, że tu nic absolutnie nie ma, a skoczkiem trzeba uciekać. No poświęcenia, jak zagramy sobie tu na przykład, nie działają, bo po prostu bijemy i no, ja tego nie analizowałem, ale po prostu wszystko działa, bo powiedzmy hetman H5, bicie i G6. I powiedzmy hetman, nie wiem, tutaj, żeby wejść wieżą. Mamy goniec F8, powiedzmy wieża i goniec G7 wszystko trzyma. Tutaj jeden szach nic nie zaszkodzi, bo król ucieka. Wszystko działa jak należy, jest w porządku. No więc po takim ruchu H6 trzeba uciekać skoczkiem na H3. I teraz czarne zagrały król H8. No cóż, posunięcie myślę, że w porządku. Dlaczego? No dlatego, że jakby król stał jeszcze na G8, to grozi wieża G3 z tempem, z atakiem na H6, a czasami już jakieś poświęcenia grożą z tempem, z szachem. No w takich momentach ja nie zazdroszczę oczywiście tutaj Bacrotowi, dlatego, że ciężej się troszeczkę bronić dokładniej niż atakować, więc szczególnie jeśli gra się szachy szybkie. Tutaj hetman zagrał na G4, ale z zimną krwią można tu się fajnie wybronić. Moi drodzy, ten ruch taki trochę na hura, na zaczepkę, lecz pokażę Wam, jak można ładnie się tutaj zacementować, można by rzec. Mianowicie, można by było w partii zagrać, tak nie poszło oczywiście, goniec F8. No, tradycyjny ruch, żeby bronić i powiedzmy skoczek F4, wygląda to naprawdę pokaźnie i fajnie. Zaraz tu wieża wchodzi, ale pamiętajmy, że skoczek może też zbić, ale skoczek E7 teraz wskakuje, mógłby zagrać tak. Skoczek H5 wygląda niezwykle groźnie, ale powiedzmy po skoczek F5 tu się naprawdę wszystko trzyma. Hetman również kontroluje te pionki, tu jest naprawdę ok. No i cóż, to mówię, to trzeba mieć nerwy ze stali w takich sytuacjach, szczególnie na małym czasie powiedzmy. No i niestety, to jest taki kluczowy moment, gdzie Francuz się myli. Francuz się myli i zagrywa posunięcie F5. No, na pozór wydawałoby się, że nic strasznego się nie dzieje, lecz słabość na G6 da się tutaj we znaki z tego powodu, że hetman wjechał na G6. Po co? No, myślę, że z prostym planem skoczek F4 i słabość kolejna się pokazała na polu E6. Takie trochę francuskie ustawienie z z partii francuskiej, można by powiedzieć, troszeczkę ta pozycja teraz powstała. I tutaj został zbity pionek, na co białe odpowiadają bezbłędnie. Cóż za forma tutaj Niepomniachtchiego, słuchajcie, no ale on potrafi atakować. Hetman H5 i goniec na D8. Moi drodzy, ruch błędny. Teraz zapraszam Was do pogłówkowania i spróbowania znaleźć dobrej kontynuacji ataku na przeciwnika. Nie jest to aż takie proste i oczywiste, mam nadzieję. Znaczy, mam nadzieję, że jest dla nas. Można sobie oczywiście materiał zatrzymać. Uwaga! Goniec zbije na H6. Świetny ruch. No świetny ruch, no zbić trzeba, bo jak nie zbijemy, to odejdzie i dalej pion więcej za takim zostaje. Więc tutaj po wybiciu bardzo ważne teraz posunięcie właśnie. Ten ruch też jest ok, lecz wieża G3 jest dokładniejsza. Dlaczego? Bo grozi hetman H6, hetman H7 i hetman F8 za chwilę z matem na G8. No więc w tej sytuacji tutaj Bacrot złożył broń, poddał partię. No i na przykład po hetman H7 sprawdźmy, no to jest szach, hetman G8, no i chyba wszyscy widzą mata, nie wiadomo jak się bronić, a jeżeli... Problem polega na tym, że goniec broni ósemki, jakby goniec gdzieś tam uciekł powiedzmy na B6, no to mata dajemy w sposób następujący oczywiście. Szachy są proste. Można powiedzieć, tak spuentować te partie. Oczywiście nie są takie łatwe w ataku, to się tylko łatwo analizuje, ale zachęcam do analiz, do nauki, bo szachy są piękne. O, może w ten sposób to ujmiemy na koniec. Dobra, rozgadałem się niepotrzebnie na koniec. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!